Więcej patroli policji na ulicach, a zwłaszcza z ruchu drogowego. Policjanci w białych czapkach sprawdzają prędkość pojazdów, ich stan techniczny oraz prawidłowe zachowanie w ruchu pieszych i rowerzystów. Od 6 do 12 maja na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzimy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tematem przewodnim Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbywa się w dniach od 6 do 13 maja, są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. To właśnie piesi i rowerzyści są najbardziej narażeni na niebezpieczne skutki wypadków drogowych w relacji z samochodami osobowymi. Również i policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie aktywnie włączyli się w te obchody. W 2012 roku na polskich drogach zginęło około 3600 osób. W ponad 10 300 wypadkach drogowych z udziałem pieszych, do których doszło w ubiegłym roku, śmierć poniosło ponad 1100 osób. Najwięcej wypadków drogowych z udziałem pieszych zdarza się w miesiącach jesiennych i wczesnozimowych. W powiecie dzierżoniowskim piesi stanowią 20%, a rowerzyści 25% wszystkich ofiar wypadków. Należy jednak pamiętać, że bardzo często piesi są również sprawcami zdarzeń drogowych. To właśnie piesi w 2012 roku stanowili 12,5% sprawców wszystkich wypadków drogowych. Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych, których sprawcami byli piesi, należą nieostrożne wejście tuż przed nadjeżdżający pojazd, nieostrożne wejście na jezdnię zza samochodu bądź innej przeszkody oraz przekraczanie jezdni w niedozwolonym miejscu. W czasie Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego policjanci sprawdzają nie tylko, czy pojazdy, takie jak rowery i motocykle oraz poruszające się nimi osoby są prawidłowo oznakowane. W sposób szczególny zwracają uwagę na to, jak na jezdni zachowują się piesi, ale także bacznie kontrolują prędkość, z jaką po drogach powiatu poruszają się samochody. Jeżeli się jedzie z nadmierną prędkością, to pieszy generalnie, pomimo że prawidłowo przechodzi przez przejście dla pieszych, może nie mieć szans właśnie w kontakcie z samochodami. Staramy się zwrócić uwagę również dzisiaj wszystkim kierowcom, że piesi czy rowerzyści to są tak samo uczestnikami ruchu drogowego jak oni. Komisja Europejska, określając kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020, wskazała, że jednym z najistotniejszych elementów jest zachęcanie użytkowników dróg do bezpiecznej jazdy. Temu ma służyć stworzenie europejskiej strategii w zakresie edukacji i szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego. Na razie zadania te, bez specjalnych dyrektyw, skutecznie wypełniają policjanci.